Cześć! Tomasz Synowiec, Agata Kępa. Cześć. Na jakim kanale witamy? Lub bezpośrednio.pl. Lub bezpośrednio.pl. No właśnie, dzisiaj przenosimy się znowu za granicę i tak trochę bieżączkowo, a trochę nie. No już chwilę czasu minęło, akurat dzisiaj bardziej referendum, które miało miejsce chwilę temu. Czyli Ekwador. Czyli Ekwador, ale też bieżączkowo, bo zbliżają się do kolejnego referendum i do kolejnych wyborów. Także przenosimy się, jak już Tomek powiedział, do Ekwadoru. Jak już zapowiedziałeś, że zaczynamy od referendum. O co chodzi z referendum w Ekwadorze, które było już prawie pół roku temu? Tak, bo referendum miało miejsce w lutym razem z wyborami lokalnymi i było to referendum konstytucyjne, w którym było 8 pytań. Generalnie referendum jest jedną z dwóch podstawowych form zmiany konstytucji, nowelizacji w Ekwadorze. Druga idzie przez zgromadzenie narodowe i tam również referendum jest na końcu wykorzystywane. Natomiast z pewnymi ograniczeniami, tutaj obie formy w zasadzie mają, ale generalnie, bo te pytania są kontrolowane przez ekwadorski Trybunał Konstytucyjny, prezydent może zainicjować referendum w sprawie zmiany konstytucji, jeżeli zostanie ono zaakceptowane, te pytania, któreś z nich to po prostu jest zmieniana konstytucja. Tylko że pytania zmiany konstytucji muszą być sformułowane w taki sposób, żeby nie zmieniać generalnie ustroju, podstaw ustroju Ekwadoru, nie naruszać generalnie podstaw praw, mogą być modyfikowane, ale nie może być tak, że po prostu odbieramy jakieś prawa, które w konstytucji Ekwadoru są i nie mogą one, te zmiany zgłoszone w ten sposób, dotyczyć procedury zmiany konstytucji Ekwadoru. I prezydent z taką inicjatywą wyszedł. Tutaj jeszcze techniczną ciekawostką może powiem, bo często jedną z kwestii, którą się porusza przy referendach, jest jak było zadane pytanie. W Ekwadorze to wygląda tak, że jest pytanie, czy chcemy zmienić konstytucję, czy chce, żeby była taka, a taka zmiana, załącznik, jak będzie brzmiał nowy akapit w konstytucji. W związku z czym to jest też bardzo fajnie tam rozwiązane. Tak, no bo w takim razie odchodzi ta cała dyskusja, czy obecny rząd w jakiś sposób poprzez zadawanie pytań może trochę manipulować wynikiem, czy bardziej przekonywać do jednej opcji. Znaczy oczywiście w sposób sformułowania pytania teoretycznie też może być, ale po pierwsze jest kontrola Trybunału, a po drugie no, dalej jest ten przepis konkretnie, jak to będzie wyglądało. Tak więc no, zainteresowani przynajmniej do tego dotrą. No i na pewno w Ekwadorze jest więcej tych referendów niż mamy w Polsce, chociażby dlatego, że podczas ostatniego nie było jednego pytania, tylko ich było więcej. 8. Właśnie, więc to o 5 więcej niż nawet my teraz rozważamy przy referendum, które miałoby się odbyć przy wyborach. Wiemy, że będzie kolejne referendum w tym roku, więc w porównaniu do Polski, gdzie tych referendów jest kilka w ciągu jedno raz na kilka lat, no to rzeczywiście jest ich więcej. Jak właśnie tak statystycznie wygląda ilość referendów, które odbywają się w Ekwadorze? To znaczy, no, pytanie, czy liczymy pojedynczo, czy kilkukrotnie, jak jest kilka pytań, ale tak naprawdę no, referendum nie jest w każdym roku, ale co kilka lat, czasami częściej, czasami dwa w roku się zdarzą. Wydaje mi się, że w XXI wieku chyba drugi raz dopiero będzie taka sytuacja, że będziemy mieli dwa oddzielne referenda w tym samym roku. Natomiast to jest tak, że referenda nie są czymś zupełnie nadzwyczajnym w Ekwadorze. One co jakiś czas się w różnych kwestiach pojawiają, między innymi kwestia pierwszego pytania referendalnego. To też nie jest pierwszy raz, kiedy to głosowano. I to pierwsze pytanie dotyczyło kwestii ekstradycji. Ponieważ Ekwador należy do tych kilku państw w Ameryce Łacińskiej, które generalnie w ogóle nie podejmują procedury ekstradycji, nie wydają żadnych przestępców ze swojego terytorium. I propozycja prezydenta, który zainicjował to referendum, była taka, żeby wobec najcięższych przestępstw, zorganizowanych grup, przemytu narkotyków, zabójstw, to było tam wypisane, które dokładnie przestępstwa, żeby w tych kwestiach Ekwador mógł zgodzić się na ekstradycję, bo w tej chwili zupełnie takiej możliwości nie ma. No i to jest temat, który generalnie się przewija, to też jest taka specyfika regionu Ameryki Łacińskiej, tam jest kilka państw, które generalnie ekstradycji co do zasady odmawiają.
A jak wyglądały inne pytania? Bo powiedziałeś, że ich było 8, to czego tak, dotyczyła 8, ta tematyka? 8 pytań. Kolejne pytanie dotyczyło zmiany procedury powoływania prokuratorów w Ekwadorze. W tej chwili odpowiada za to taka rada, która jest mniej więcej odpowiednikiem Polskiej Krajowej Rady Sądownictwa. I ona tam odpowiada nie tylko za sędziów, ale też za powoływanie prokuratorów i propozycja była, żeby to był prokurator generalny wraz z pewnym zespołem i żeby to w tym miejscu była decyzyjność. Kolejna kwestia dotyczyła zmniejszenia liczby członków Zgromadzenia Narodowego Ekwadoru. Kolejna kwestia dotyczyła zmniejszenia liczby partii politycznych w Ekwadorze w ten sposób, że tam są pewne ograniczenia, jaką aktywność musi partia wykazywać, żeby funkcjonowała. Żeby nie było tak, że są po prostu fikcyjne partie polityczne tworzone. Natomiast zdaniem prezydenta te wymogi są niewystarczające i tam chodziło o kwestię minimalnej liczby członków w poszczególnych regionach, aczkolwiek akurat ta propozycja była jednym z bardziej krytykowanych, bo niektóre partie, które są silniejsze regionalnie, bały się, że po prostu jakby stracą struktury w niektórych regionach, mimo że faktycznie jakby tam działają. Kolejne zmiany dotyczyły takich dwóch organizacji po prostu kontrolnych, które no, wydaje mi się, że ciężko znaleźć odpowiednika w Polsce i zmian strukturalnych w nich. Oraz dwa pytania dotyczyły kwestii środowiskowych. Jedna dotyczyła kwestii wprowadzenia systemu ochrony wody, oraz jedna dotyczyła wprowadzenia rekompensat za straty środowiskowe, jeżeli takie by nastąpiły w wyniku różnych działań. I to też jest temat o tyle ważny, że w Ekwadorze spór o wydobywanie surowców energetycznych jest żywy, bo bardzo często dzieje się to kosztem społeczności lokalnych i rdzennej ludności Ekwadoru, która bardzo mocno działa przeciwko właśnie takiemu wydobyciu i za jego ograniczeniem, ponieważ niszczy to ich lokalne społeczności, lokalne środowisko. Według sondaży tak naprawdę wszystkie propozycje spotykały się z poparciem. Znaczy, sondaże w Ekwadorze są, powiedziałbym, gorsze niż w Polsce i to zdecydowanie. Co masz do polskich sondaży? No generalnie wiem, że w Polsce się narzeka, więc jakby chcę zaznaczyć, że bo ja nie uważam, żeby w Polsce były tragiczne. My mamy całkiem przyzwoite sondażownie na tle świata. Natomiast w Ekwadorze jest problem z tym, że te sondaże bardzo często się rozjeżdżały i to w taki bardzo wyraźny sposób. Natomiast to też nie jest tak, że te sondaże w Ekwadorze to zwykle były nic nie warte. Natomiast tutaj w sondażach, sondaże pokazywały, że wszystkie propozycje powinny przejść, że wszystkie cieszą się poparciem. Ostatecznie wszystkie pytania przepadły, wszystkie pytania zostały odrzucone. No i tu przechodzimy do tej kwestii, dlaczego tak się stało, no i jednocześnie do tego, że referendum nie zawsze jakby jest tylko narzędziem do odpowiedzi na to konkretne zadane tam pytanie, ale przy okazji pośrednio zadawane są także inne pytania o to, co obywatele sądzą o władzy. Że politycy lubią wykorzystywać referenda, co czasami kończy się dla nich źle. W Ekwadorze ludzie zagłosowali na nie na wszystkie pytania, niekoniecznie dlatego, że byli przeciwko proponowanym zmianom. Jakby jest całkiem możliwe, że sondaże wszystkie miały rację, że nie wiem, czy do wszystkich pytań, ale że za częścią pytań większość, nawet głosujących, była za. Natomiast powodem, dla którego zagłosowano przeciw, i to było wiele grup politycznych, które otwarcie nawoływały do tego, że zgadzają się właściwie z tą propozycją, ale głosujmy na nie, z tego względu, że to referendum zostało potraktowane jako referendum wobec władzy prezydenta Guillermo Lasso. I po prostu te grupy wzywały, głosujemy na nie w referendum, żeby wyrazić swój sprzeciw wobec polityki prezydenta Lasso. Tutaj ważne też jest dla kontekstu, bo oczywiście to było tak, że prezydent Lasso, który ma nie najlepsze notowania w Ekwadorze, no już niedługo tym prezydentem przestanie być, ale o tym może za chwilkę, zwołał to referendum także w takim celu, żeby poprawić swoje notowania i liczył, że to referendum mu w tym pomoże. A tutaj ważny jest kontekst. Kiedy on zostawał prezydentem 2 lata temu, to w ogóle jego wejście do drugiej tury wyglądało tak, że pierwsze sondaże Exit Poll pokazały, że on był na trzecim miejscu. Później się pojawiło, że wyprzedza tego drugiego kandydata, którym był kandydat lewicowy i kandydat reprezentujący mniejszości etniczne tych rdzennych mieszkańców Ekwadoru, Jaku Perez. I to się wszystko do ostatniej chwili ważyło. On naprawdę niewielką różnicą głosów
to było zdecydowanie poniżej 1%. Tam ostatecznie się chyba na okolicach 0,5% skończyła różnica między tymi kandydatami. Co spowodowało, że w ogóle głosy były przeliczane jeszcze raz, no bo to była tak mała różnica, że było ryzyko błędu. Nawet episkopat, konferencja episkopatu Ekwadoru wydała takie ponaglenie do komisji wyborczej, że to jakby to jest niedobre dla kraju, że tak długo trwa to liczenie głosów, bo to prawie 2 tygodnie ostatecznie trwało ustalenie wyników pierwszej tury wyborów. No i on minimalnie wszedł do tej drugiej tury. Gdzie wydawało się, że będzie w drugiej turze właściwie bez szans, bo większość partii pozostałych była bliżej do jego kontrkandydata, który w dodatku uzyskał lepszy wynik. Ale tutaj postawa głównie Jaku Pereza mu pomogła, czyli tego trzeciego kandydata, który stwierdził, że wobec ludności rdzennej źli są obaj kandydaci. I jeden, i drugi. Co spowodowało, że większość tej ludności po prostu nie poszła głosować, co przy mobilizacji elektoratu negatywnego kandydata Araujo, tego drugiego, to spowodowało z kolei, że Guillermo Lasso dość niespodziewanie drugą turę wyborów prezydenckich wygrał. A ponieważ w Ekwadorze to jest tak, że wybory prezydenckie i wybory parlamentarne odbywają się w tym samym czasie, no to jednocześnie jego partia startowała. I partia, którą reprezentuje prezydent Guillermo Lasso, dostała w wyborach 9% głosów. To oczywiście trzeba wziąć pod uwagę, że tam więcej partii wchodziło do parlamentu, więc te głosy były bardziej rozdrobnione. I że była jeszcze druga partia, Hadecja, która również wsparła go oficjalnie w wyborach i nie wystawiła swojego kandydata, a startowała oddzielnie, która też dostała 9% głosów. Niemniej, no, do większości to było dalej bardzo odległa ilość mandatów. W związku z tym, jak te wyniki porównamy, 1%. To znaczy, on w wyborach do pierwszej tury, a w parlamentarnych, to nie jest taki duży. Znaczy, on dostał nieco ponad 20% głosów, bo to też było sporo kandydatów, no i jeżeli trzech kandydatów jest w okolicach 20%, no to siłą rzeczy jakby, no to się też bardziej rozkłada. Niemniej Guillermo Lasso był w takiej sytuacji, w której rządzić tak bardzo efektywnie w momencie, kiedy parlament w Ekwadorze ma całkiem realne uprawnienia do rządzenia, a on miał bardzo nieprzychylny wobec siebie parlament, no było mu dość trudno, żadnej nowych legislacji w zasadzie nie był w stanie przeprowadzić. No i to referendum miało być takim narzędziem, które spowoduje, że prezydent się odbije i przy okazji wprowadzi kilka kwestii, no, które są poruszane od dawna w Ekwadorze, że być może będą, że być może warto by je było zmienić. Tak jak mówię, ekstradycja to nie było pierwszy raz, kiedy temat zmiany tego prawa i umożliwienie ekstradycji w konstytucji nie był pierwszy raz, kiedy Ekwador podejmował, w Ekwadorze były podejmowane takie inicjatywy. Natomiast skończyło się tym, że wyborcy zagłosowali przeciwko wszystkim tym propozycjom, a następnie jeszcze wyszły kilka kwestii takich, zarzuty kryminalne wobec prezydenta się pojawiły, co zainicjowało procedurę impeachmentu. No ja osobiście uważam, że akurat w krajach Ameryki Łacińskiej impeachment, który ma być wyrazem oskarżenia, jest nadużywany i wykorzystywany jako takie wotum nieufności polityczne, czyli że nam się po prostu nie podoba prezydent. Ostatecznie do tego impeachmentu nie doszło, ponieważ Guillermo Lasso postanowił zastosować mechanizm, który jest w ekwadorskiej polityce i który się bardzo poetycko nazywa, czyli mechanizm śmierci krzyżowej. Polega to na tym, że zarówno parlament ma możliwość odwołania prezydenta, co kończy się jakby skróceniem też kadencji parlamentu, ale z drugą strony, prezydent ma możliwość rozpisania przedterminowych wyborów, co kończy kadencję parlamentu, ale kończy też kadencję jego. No i Guillermo Lasso postanowił z tego skorzystać, natomiast w następnych wyborach nie będzie kandydował. Natomiast przy tych następnych wyborach, które w tym roku się odbędą, jednocześnie wiemy już, że na pewno będzie przynajmniej jedna, być może nawet dwa referenda, bo jeszcze jakby no nie przygotowywałem się na rozmowę o tych przyszłych referendach, więc nie wiem, czy drugie referendum jest ostatecznie potwierdzone, ale jedno dotyczące wydobycia w jednym z regionów surowców naturalnych ropy naftowej jest już na pewno rozpisane i będzie razem z wyborami przeprowadzone. I mamy lipiec 2023, w sierpniu odbędą się wybory, odbędzie się też wtedy kolejne referendum. No i też jakby widzimy, jaka jest różnica w prawie między Polską a Ekwadorem. Jak
się to właśnie też przekłada na demokrację bezpośrednią w Ekwadorze. Tak, znaczy tutaj oczywiście jakby warto zaznaczyć, co do frekwencji, tam było 80% głosujących, natomiast... Ale nie mają niemożliwości. Jakby przymus wyborczy to jest oczywiście w wielu demokratycznych państwach obowiązuje. Ekwador jest jednym z tych państw, w których się stosuje, czyli w zasadzie obywatele tam z pewnymi wiekowymi i zdrowotnymi wyłączeniami mają obowiązek iść głosować, więc też ustalanie jakichś progów jest bez sensu. Jakby demokracja bezpośrednia oczywiście jako silniej zakorzeniona, jako wpisana do zmiany konstytucji, jako takie podstawowe i poza tym inne referenda oczywiście też w konstytucji w swoim prawie Ekwador ma, powoduje, że ta instytucja jest na pewno dużo silniejsza w Ekwadorze, aczkolwiek spora część komentatorów zwraca uwagę na pewne osłabienie instytucji referendum w Ekwadorze, z tego względu, że no, to nie jest pierwszy raz taka sytuacja, że prezydent ma generalnie słabą pozycję w parlamencie i prezydent nie pierwszy raz, znaczy ten pierwszy raz, ale poprzedni prezydenci również korzystali z tego, żeby wykorzystać również w celach politycznych referendum, co nieco osłabiło tą instytucję w Ekwadorze i jest ona już traktowana nie tylko jako instrument demokracji bezpośredniej, ale także jako narzędzie polityków. Natomiast no, dalej jest to stan, który określiłbym jako znacząco lepszy od stanu polskiego, gdzie w Polsce referendów takich obligatoryjnych, które realnie by o czymś zdecydowały, to tak naprawdę od decyzji o wejściu do Unii Europejskiej, no to referenda lokalne się tylko zdarzają. No tak, a generalnie w ciągu teraz demokracji Polski od już przeszło 30 lat mieliśmy dwa referenda, które były udane i na które jakby zdobyły na tyle frekwencję, że potem to przeszło konstytucyjne. I konstytucyjne to... z tego względu, że nie było progu. Tak. Progu ważności referendum, ani tego, kiedy jest wiążące. Co więcej, referendum, które może być... nie trwało 2 dni. Tak, i było to specjalnie zmiana w prawie, żeby... osiągnąć frekwencję. Natomiast, to jak mówię, w Ekwadorze z frekwencją absolutnie problemu nie mają no, sprawnych wymogów, no ale też no, wydaje się, że gdyby Ekwadorczycy chcieli, to by bojkotowali to referendum, bo to, jakby to też jakby przymus wyborczy z różną intensywnością jest egzekwowany w poszczególnych państwach. Tak. A czego się w takim razie możemy od Ekwadorczyków nauczyć, jeśli chodzi właśnie o demokrację? Bo sam powiedziałeś, że tutaj jeśli chodzi o sprawność referendów, chociaż są one politycznie wykorzystywane, no to na pewno przebiega to lepiej, sprawniej niż obecnie wygląda to w Polsce, chociażby dlatego, że one są częściej i że po prostu Ekwadorczycy nad nimi głosują. No u nas inne referenda poza tymi dwoma, o których wspomnieliśmy, czyli unijne i konstytucyjne, to tak naprawdę na poziomie ogólnokrajowym były klapą, bo szło na nie kilkanaście procent. Znaczy przede wszystkim jakby no to jest kwestia regulacji prawnych. W Polsce referendum ogólnokrajowe jest bardzo słabo usankcjonowane na poziomie konstytucyjnym jako jedno z fakultatywnych metod podejmowania decyzji wiążące, ale w sposób nieskonkretyzowany. W Ekwadorze jest kilka form referendum zapisane, m.in. zmiana konstytucji. Wywołują one bezpośredni skutek prawny. To nie jest tak, że później musi się zebrać parlament, podjąć jakąś decyzję, tylko mamy propozycję, jeżeli w referendum ludzie zagłosują, to tak jakby po prostu parlament w Polsce podjął decyzję, zmieniamy konstytucję. I to powoduje, że przy takich uregulowaniach i przy tym, że demokracja bezpośrednia w tamtym rejonie w ogóle świata, kulturowo jest też bardzo pozytywnie postrzegana, no to powoduje, że te referenda są po prostu efektywne i można w nich podejmować różne decyzje. Natomiast też jest Ekwador pewnym ostrzeżeniem, być może niewielkim, ale jednak, żeby przy tych referendach dążyć do tego, żeby nie stawały się one plebiscytami za czy przeciwko jakiejś władzy, ale żeby też starać się wypracować na przykład te pytania w jakimś konsensusie politycznym, żeby to nie było tak, że jakieś ugrupowanie bardziej się utożsamia z referendum niż inne. A czy Ekwadorczycy poza jakby tym referendum mają jakieś inne narzędzie demokracji bezpośredniej, z której żywo albo żywiej niż Polacy korzystają? To znaczy, jeżeli chodzi o takie formy inicjowania, to są pewne w konstytucji Ekwadoru zapisane tych zmian.
No natomiast jakby no, tutaj jakby nie orientuję się, tak prawdę mówiąc, na ile one są rozpowszechnione, tak żeby porównać to do stanu polskiego, no to trzeba byłoby punkt do punktu poszczególne instytucje porównać. No tak. No bo myślę, że Ekwador mamy chociaż chwilowo z głowy. Pewnie do niego wrócimy w sierpniu czy na początku września po wyborach i będziemy się potem tym zajmować. A tu do Was taki apel, o co chcemy prosić widzów widzki. Przede wszystkim o zainteresowanie się Instytutem Demokracji Bezpośredniej, odwiedzenie naszej strony lubbezpośrednio.pl. No, pod filmem myślę o komentarze, być może jakieś głosy dyskusji, subskrypcje i łapki w górę. Dokładnie, czyli bardzo wiele próśb. Możecie też oczywiście nam dawać znać, o czym chcielibyście się jeszcze dowiedzieć, czy to z polskiego podwórka, czy gdzie chcielibyście się wybrać w podróż z demokracją bezpośrednią do. Myślę, że możemy już śmiało zapowiedzieć, że jednym z kolejnych krajów, w momencie jak to nagrywam, jeszcze po prostu nie ma wyników tego referendum, będzie referendum konstytucyjne, które odbyło się w Mikronezji, o którym też o tym, jakie pytania były zadane, można przeczytać na lubbezpośrednio.pl. Dokładnie, a wy macie w międzyczasie czas dowiedzieć się, gdzie jest Mikronezja. Tak. Dzięki bardzo za rozmowę i do zobaczenia. W tym duecie na pewno jeszcze się nieraz pojawimy. I tak jak Tomek mówił, wpadajcie na lubbezpośrednio.pl, śledźcie nasze sociale i czekamy na dyskusję w komentarzach. Do zobaczenia. Cześć wszystkim.